Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 1. Moi drodzy, jesteśmy w starej kopalni i będziemy teraz zajmować się sprawą poszukiwania wydzieliny dla Korkaloma. Zejdziemy sobie tędy, ja mało widzę, mam nadzieję, że wy widzicie trochę więcej, bo jednak u mnie pogoda. No pogoda dzisiaj, bardzo słoneczny dzień, no i tak przypomniało mi się, że przecież mamy też boczne szyby, w których mamy parę zadań do wykonania. A więc no trzeba będzie się tym na pewno zająć. F5 i tutaj się na bank przyda pochodnia, bo już nic nie widzę. Pochodnia. Mamy jakieś nadpalone. Okej, na razie drabiny działają. Dobra, schodzimy. Siema. Aha, nie mogę teraz z tobą gadać. No tak, ma to sens. Trochę za wcześnie na to chyba. Pochodnia, może być. No ale warto chyba i tak pochodzić trochę. Po kolei wszystko ogarnąć. Sporo pochodni, sporo też kopaczy. Witam cię serdecznie. Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który może mnie zobaczyć. Poza tym tylko sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy? Jakieś 10 bryłek. Jasne, oto 10 bryłek. Dzięki. Idź do głównego szybu i zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na dwie boczne jaskinie. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdrawiający. Tylko uważaj na pełzacze. Gdybyś potrzebował najświeższych informacji, zgłoś się do mnie. Na pewno będę mógł ci pomóc. Masz dla mnie jeszcze jakieś pożyteczne informacje? Jasne. A masz 10 bryłek rudy? Za taką cenę oczekuję czegoś naprawdę dobrego. W kopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyń. Glenn, jeden z kopaczy, na górze może ci dostarczyć parę wytrychów. Powodzenia. Cóż, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Nie będziemy Alefa wydawać, bo Alef jest naprawdę git. Git ziomo. Siema, panie strażniku. A my lecimy na górę. Lecimy na górę, bo dzisiaj mamy sporo do zrobienia. Trzeba rozwikłać tajemnice kopalni. Ach, stara kopalnia. Ale powiem wam, że ma klimacik na Directie 11. Jest dużo ciemniej. Jak dla mnie na plusik w sumie, bo to naprawdę dobrze wygląda. A my idziemy gdzie? Idziemy niżej oczywiście. Tylko nie tędy. Ale za to tędy. I ogarniemy, mam nadzieję, parę spraw. Mamy też kwestię szopy. Siema. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Pilnuję. Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. Hmm,
Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie, 30 bryłek. Wezmę ten klucz. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. No dobrze, to okradniemy Arona. Zapis. Co my tu mamy? Dużo bryłek, uzdrowienie i piwo. Okej. Zrobione wszystko. Co tam u was? Jak wam mija tydzień? Kurde, już połowa tygodnia minęła. Masakra wam powiem. To jest po prostu niebywałe, jak ten czas leci. Ja wróciłam z praktyk i dzisiaj się wzięłam od razu za nagrywanie odcinka, bo zauważyłam, że wieczorami mam ochotę się opierdzielać i potem właśnie nic z tego dobrego nie ma. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak! Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Proszę bardzo. Na zdrowie. Dzięki. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Dobra, Alef, tak? No to wracamy do niego, tylko zrobię zapis, zanim pójdziemy. I ogarniemy sobie kluczyk. I widzę, że znowu jest ten problem z drabiną. Ale okej, już idziemy do góry. Dobra, miejmy nadzieję, że się to już nie powtórzy, bo jak będzie się to powtarzać, to będziemy mieć niezły problem. Bo trzeba będzie używać Marvina, żeby wyjść. No, także ja wróciłam z praktyk. Jestem wreszcie tam, gdzie najbardziej chciałam, czyli w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów. Kurde, bardzo mi się podoba. Chyba najbardziej jak na razie. Chociaż nie powiem, w dziale promocji też było ok, ale dział opracowania to jest coś fajnego, myślę. Może bym nawet chciała faktycznie tak w przyszłości w takim dziale pracować. Zobaczymy, ale fajnie jest. Ogólnie na praktykach mi mija czas bardzo szybko, szczególnie w tym tygodniu. No i właśnie mówiłam, że coś jest nie tak z tymi drabinami w tej kopalni. Właśnie spadłam na mordę, a raczej na plecy. I sobie rozwaliłam wszystko. Siema, ale wkopiesz, kopiesz. Żeby nie było, że nic nie robisz, nie? Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? Cóż, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się uczysz. 30 bryłek powinno wystarczyć. W porządku. Tak się składa, że mam ten klucz przy sobie. Okej, rozumiem, że mi go dał. Powodzenia. Cóż, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Oblałam się wodą aż z tego wszystkiego. Tak, i o czym ja mówiłam? A no tak, mówiłam, że czas mi leci szybko, że mi się podoba w tym dziale. I kurczę, fajnie. Cieszę się też, bo teraz będę miała wreszcie weekend, kiedy będę w domu i będę miała święty spokój od wszystkiego. Więc już się nie mogę doczekać. W piątek idę na introligatornię, także może wam zdam jakąś relację w sobotę, a raczej właśnie w piątek, jak będę nagrywała odcinek. Zobaczymy. Ale na razie jestem naprawdę zadowolona, pozytywnie zaskoczona i w ogóle. I cieszy mnie to wszystko. Mam w ogóle w planach przez wakacje, jak będę miała więcej czasu wolnego, może wrócić do projektowania. W ogóle chciałabym wam trochę więcej opowiedzieć o sobie, ponagrywać jakiś takich więcej materiałów tego typu. Jestem ciekawa, czy w ogóle jesteście na takie chętni. Myślę, że pewnie część na pewno osób jest na to chętna, bo się pewnie zastanawia, czym się interesuję, co robię, bo co robiłam.
No nie powiem, fajnie by było dla was taki film nagrać. Witam cię, Ulbercik. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Dobra, dobra, pokazuj. My sobie splądrujemy tutaj wszystko. Okej, okay, sporo jabłuszek, sporo bryłek, rudy. Wszystkiego bardzo dużo. I fajne zwoje też mamy. No i dobrze. I tutaj też już ogarnęliśmy te najważniejsze w sumie questy. Idziemy do Janka. Z Grimesem moglibyśmy porozmawiać, ale kurde, z nim dialog jest... Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? W rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. Oto twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Dobra. Hej ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa. Cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Ale my robimy tutaj rozrubę. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Za późno już, kurde, zrobiłam awanturę z dwoma ludźmi. Dobra, zejdę tędy, zejdę normalnie. Okej, mamy też te szyby, nie? Wypadałoby się zająć tym i owym. Nie chciałbym... Pokonać trochę pełzaczy, pozbierać trochę rzeczy. One na szczęście... Nie plują. Tak jakby chociażby... Tak jak chociażby te z Mrocznych Tajemnic. Okej, żuwaczki możemy wydobywać. No, ale tak zastanawiałam się, czy nie nagrać dla was jakichś fajnych filmów przez wakacje. Takich innych, trochę bardziej może vlogowych. Jestem wam winna vlog z Włoch, ale... Chyba go już nie nagram raczej. Ale nie wiem, bo jak będę miała więcej wolnego, to też mam w planach sobie porobić albumy, właśnie chociażby z wycieczek różnych. Bo mam trochę tych zdjęć gdzieś tam, wiecie, nieogarniętych, a fajnie by było mieć pamiątkę. Ogólnie mam sporo rzeczy do zrobienia przez wakacje. Także już się nie mogę doczekać, ale fajnie mi się teraz chodzi na praktyki. Tamten tydzień po prostu był chyba taki dosyć zrąbany. Pierścień mamy jakiś. Ochrona przed ogniem. Tamten tydzień był chyba... Możesz broń wyciągnąć? Niedobrze. Zżeramy piekielniki, chociaż lepiej by było zjeść gorzki chleb. Boże, ja dzisiaj bardzo wątki gubię. Jestem jakaś taka rozkojarzona. Zapomniałam, co ja do was mówiłam przed chwilą. Ach, no o tym, że mam dużo planów na wakacje. Tak. Wiem, o czym mówiłam. O tym, że w tamtym tygodniu było niby fajnie, ale nie do końca, bo dyrektorka, z którą miałam okazję pracować, jest dosyć guburowata. Na tyle, że aktualnie się do mnie nie odzywa, jak mnie widzi na korytarzu w ogóle.
Tak więc... Jeśli myślisz... Ten tydzień wspominam zdecydowanie lepiej niż tamten. Cóż, tak czasami bywa. Ale w tej kopalni jest ciemno. Masakra. Siema, panie strażniku. Idziemy do szybu. Ach, i te drabiny są najgorsze, bo jak tutaj będziemy... Kurde, masakra. Te drabiny są po prostu okropne w tym miejscu. Na razie, skoro możemy bez drabin, to lepiej bez drabin pochodzić. Zastanawiam się, czy uda nam się wejść dzisiaj do miejsca, gdzie faktycznie znajduje się gniazdo. Możliwe, że nie. Nie pamiętam, czy tam na górze coś było, ale chyba nie było. Więcej takich rzeczy poukrywanych jest w wolnej kopalni, a nie w starej. No i tutaj niestety będziemy musieli uważać na te pełza... Nie schodzę nawet. Spróbujemy je może wystrzelać. Fajnie by było, jakby się udało. O Boże. No właśnie o to chodzi, że one mnie zeżrą, nie? Szczególnie tutaj, jak się zbagujemy. Ej, to było dosyć mądre, żeby tutaj wejść. Stąd akurat mogę je wystrzelać. Albo i nie mogę. Niedobrze. Okej, poszło nam zgrabnie, bo tamten się zbagował trochę. Dobra, bo wiecie dobrze, że ja nie chcę wykorzystywać mikstur. Bo mamy bardzo mało życia. Chodzi mi, że mało, w sensie pasek mamy bardzo mały. Więc byłoby to trochę marnotrawstwo tych mikstur. Gdzie to koło zębate leży? Tutaj leży. Krucze ziele. Pełzacze. Zbierzemy sobie z nich wnętrzności i możemy spadać stąd. Jeszcze jakieś krucze ziółko. O, teraz zobaczymy, czy pamiętam trik na drabinę. Ta akurat jest w porządku. Ale te są dramatyczne. Dobra, pamiętam trik na drabinę. Ale obrywałam. Kolejne krucze ziele. Nie pamiętam, czy z kruczych ziół, czy one są do czegoś przydatne. Chyba nie, chyba już więcej kruczych ziół nie będziemy zbierać. Ach, dobra. Lecimy do Jana. I miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Siemka, Janusz. Jan, mamy kółko. Mam koło zębate. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Rozejrzy się trochę. Nie sp... Dobra, no nie ma co mu mówić tego. Chyba go to mało interesuje. Wyleczmy się trochę. W sumie taka 50 jedna z drugą może być jednak. Bo tego życia nam trochę przybyło.
Mamy 10 punktów. Niestety tutaj za bardzo nic nie wydamy. Ale ja przecież zbieram na tą walkę bronią jednoręczną. Jezu, teraz sobie próbuję przypomnieć komentarze od was, jakieś z poradami. I mi kompletnie umknęły. Dobra, trudno. Ja mam taką głowę ostatnio, że kurde, mam wrażenie, że ona wybuchnie. Za dużo informacji wszystkiego wam powiem. Ciemna ta kopalnia. Jak to kopalnia, no ale bez przesady. Tutaj mamy tych. Tam jest szyb. Siema wąż. Gornawid, strażnik. No idziemy się rozejrzeć po tych szybach. Bo jeszcze możemy trochę podekspić na tych pełzaczach. Na szczęście ładne obrażenia nam wchodzą. Co ty robisz? Nie mam pojęcia. Ale te pełzacze same ułatwiają mi życie. Kościany łuk tutaj jest. Bardzo fajna broń, z tego co pamiętam. Ja go niestety nie założę, ale mogę wam pokazać. Kościany łuk. Ładne obrażonka ma. Super. Przyszliśmy w sumie głównie po napój, o którym nam powiedział Snipes. I to jest chyba wszystko, co tutaj możemy w ogóle znaleźć w tym miejscu. Ale no, expik. Dużo jest expa za pełzacze, dlatego myślę, że warto je bić jak najbardziej. Ta drabina jest mega długa. Pierścień. A to nawet nie jest ten z napojem. To jest jeszcze jeden pierścień. W sumie fajnie, bo nie mamy pierścionków za bardzo. Bonus do zręczności 5, czyli możemy zmienić łuk. O, możemy łuk polowy nosić. Nie w ten sposób. Oddaj mi moją pochodnię. Ja bym chciała, żeby ona spadła właśnie na dół. Świetnie. Tutaj czegoś nie będzie na tej półce skalnej? Nie. Dobra, no to ruszamy dalej. Wydaje mi się, że trochę lepsze oświetlenie jest teraz. Może mi się tylko wydaje. Piekielniki, kopacze. Strażnik, tu jest jeszcze jeden szyb. Chyba, że tutaj była ta mikstura, nie pamiętam. Możliwe. Tu jest jeden pełzacz tylko? Ale wjechał we mnie. Trochę dziwne rzeczy te pełzacze robią, albo mi się wydaje. Kurde, my chyba nie ogarniemy dzisiaj gniazda. Ale wiadomo, jak to jest w tych wszystkich kopalniach, to się tak nie da od razu wszystkiego zrobić. Oj, pełzacze! Ale zginę sobie tutaj. Dobra, udało się, ale nic nie widzę kompletnie. Ajajaj. Niebezpieczne są cholery jedne. Ja niestety nie pamiętam, co, gdzie, w jakim szybie jest. Tu jest ten napój. Ach, i tutaj mamy ten łomotacz piękny. Tylko jego chyba... Nie no, założymy go już chyba, nie? No jasne, że go założymy. Fajnie. A wiem, prosiliście mnie, żebym poszła do Kronosa i
ogarnęła sobie wejściówkę do Bulita. I podobno on ma fajną broń. Ale to wszystko w swoim czasie. Tutaj przeszukane, przeszukane. Kurde, oberwałam od tych pełzaczy. One zawsze tak biły? Chyba zawsze. Ork niewolnik. Dobra, my lecimy tutaj. Otwieramy szyb. Chociaż wydaje mi się, że to chyba nie będzie aż takie proste, jak mi się wydaje. Kolejny ork niewolnik. Dużo. Wszystkiego. Tam sobie gościu jest ser. Fajowo. A my lecimy do Arona. Aron miał gościu na imię? Aron. Nie, Ashgan. Co ja gadam? Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy. Kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Liana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Dobra. No to jeszcze trzeba odwalić brudną robotę. Tutaj był jeden. Drugi chyba jest trochę wyżej, więc trzeba będzie się powspinać. Za nimi. Dobrze myślę, dobrze myślę. Możemy też z wężem porozmawiać. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. Dobra. No to lecimy wyżej z powrotem. Potem już sobie zejdziemy tym sposobem na broń. Chyba wszyscy wiedzą, o czym mówię, nie? O Jezu, nie jeździ. Seriously? Dobra, spróbujmy się odbagować. Udało się na szczęście. Prawie. O, teraz mogę skakać. Jeszcze piekielnika zbiorę. I gorzki chleb. Kurde, ale powiem wam, że cieszę się, że wzięłam się za odcinek teraz, bo jakbym chciała go nagrać później, to na bank bym się nie chciało. Nie miałabym siły, podejrzewam. W dzisiejszych czasach na nikim nie ma... Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo pełzaczy! Nareszcie! Mój miecz jest na twoje usługi! Przepuść! Dobra, już się przepuszczam. Pójdziemy jeszcze po tego ostatniego. Tu jest ta menda, ja polazłam na górę. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. Pomożesz mi po... Walka z peł... Niech nadej... Proszę, przepuść. Dobra. Mnie. Już to przeklikałam, bo się zastanawiałam przez chwilę, że expa nie dostaniemy. Trzeba się wyleczyć. Krucze ziele to mana. To nie chcę. Serafis? Nie wiem. Chleb zostawiamy, bo nam będzie potrzebny. Jagody. Ja powinnam mięso usmażyć. Boże. Gorzki chleb. Może jednak potki, co? Taką 70. I może... Jagody. Kurde, no nie spodziewałam się, że tak długo nam zejdzie z tym wszystkim. Poproszę nową pochodnię, bo nie mam. Super. Kurde, że też gościu naprawdę był tutaj. Wiecie, bo mi zależało, bo expik większy trochę. Pewnie się załamaliście, że ja tam na samą górę poleciałam. Ale byłam pewna, że tam jest ktoś, kto ma imię. I kto jest strażnikiem świątynnym. No był strażnik świątynny, ale bez imienia. Niestety.
No patrzcie, aż wszyscy normalnie zdążyli zejść. Dobra, ja się tutaj ustawię może. Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Bardzo niezły bal. Ja się aż zapiszę, bo zaraz te pełzacze wylecą. Dobra. Dużo ich tutaj, nie? Chcesz mnie z... Dobra, nic nie widzę. Kolejna pochodnia, poproszę. Czy mi się chce z nich zbierać? Mogę zebrać. Mogę zebrać, niech będzie. Coś mogę pogadać? Witaj. Nie. Wy nie pójdziecie ze mną? Nie. Niech nadal. Ale szkoda, że oni nie idą ze mną. To by było bardziej takie... Kurde, może kanoniczne to złe słowo, ale takie... pasujące do sytuacji, nie? Dobra, więcej pełzaczy idących na mnie nie widzę. Ciemno tutaj. No ale wiadomo, musi być trochę ciemno. Tutaj będzie więcej tych pełzaczy. O nie, jadę prosto na niego. Najgorzej, gdzie moja pochodnia? O Boże, nie. Straciłam moją pochodnię. Gdzieś spadła, gdzie nie powinna. I tak to się potem kończy. Dobra, kurde, powiem wam, że to miejsce jest mega klimatyczne i bardzo je lubię. Szczególnie tutaj, jak się te żyły zaczynają. Ale nie ukrywam, można się przestraszyć trochę. Powiem wam, że te zwierzęta się tak dziwnie zachowują w tym gotiku z directem, że ja nie rozumiem, czy to jest normalne. Bo pamiętam, że się inaczej zachowywały pełzacze i w ogóle wszystko się inaczej zachowywało. Może to tylko jakieś urojenie moje, nie wiem. Kurde, ta czerwona pajęczyna to jest w ogóle... Idzie na mnie jakiś pełzacz? Idzie. Bez automatu. Nie wiem dlaczego, ale klikam escape. Ej, no szybko to gniazdo. Mi się wydawało, że my tutaj będziemy więcej czasu spędzać. No i mamy ją. Na szczęście mamy fajne umiejętności. Ała, dałam się jej pierdzielnąć. To naprawdę trzeba być idiotą. Nic z niej nie ma. W mrocznych tajemnicach można z niej zebrać coś. Można. I w sumie spoko. Tutaj trochę mi brakuje tego, że nie można nic z niej wziąć. Dobra, zróbmy zapis i wracamy. Jeszcze trzeba będzie zajrzeć oczywiście do obozu na bagnie. Ale myślę, że do obozu na bagnie też pójdziemy w kolejnym odcinku. Znaczy pójdziemy, no. Może uda nam się dojść jeszcze tam dzisiaj? W sumie mamy jeszcze tak z 10-15 minut. Więc w sumie jest to możliwe. Szczególnie, że teraz już załatwiliśmy wszystko w kopalni i możemy stąd spadać. Wszystkie questy zrobione, wszystkie pełzacze pokonane, wszystkie szyby odwiedzone. Także dobrze. Możemy chyba powiedzieć Aaronowi, że już po sprawie. A jak nie, no to Janowi chyba możemy. Witaj.
Nie mogę? Zbudź się! Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Niech nad... Przepuść mnie! Znalazłem gniazdo królowej. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalon na pewno się niecierpliwi. Niech śniący zbudzi... Dobra, możemy spadać. Szkoda, że Aaronowi nie mogę powiedzieć nic. To trochę dziwne, tak swoją drogą, że on nie chce o tym słuchać. Osiem ma piekielnik. I to nawet nie jeden. Grzybki sobie pozbieram, bo to jest łatwy też sposób na leczenie się. Dobra, tego już nie będę zbierać, bym się musiała cofać. No i wracamy na samą górę znowu. To jest chyba najgorsze. Przydałyby się mikstury prędkości. Ale za wcześnie na mikstury prędkości w tej grze. I na teleportery też. Niestety. Także trochę biegania będzie jeszcze przed nami. Wrócimy do Korkaloma pewnie. Pewnie nam się uda wrócić do obozu na bagnie. Tak podejrzewam. Akurat sobie też przejdziemy tym laskiem, którym szliśmy ostatnio. Tak sobie myślę. I w sumie... Tylko kurde, jeszcze ta nauka walką, ta walka bronią. Moglibyśmy zahaczyć o nowy obóz. Ale jak zahaczymy o nowy obóz, to już na pewno nie zahaczymy o bractwo dzisiaj. Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz, weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Rozejrzyj się. Super, nie wiem gdzie bezimienny sobie tę skrzynkę wsadził, ale może być. Teraz długa droga przed nami. Zastanawiam się, lepiej dać w siłę, czy dać w broń. Teoretycznie mamy 20 punktów, więc możemy się nauczyć lepszej walki bronią jednoręczną. Ale z drugiej strony... Moglibyśmy... dać sobie jeszcze w siłę więcej. Chociaż nie wiem, czy to takie potrzebne chwilowo. Nie wiem, co będzie bardziej przydatne na te gobliny, które są w tym jednym miejscu, jak pójdziemy po Almanach, bo bardzo nie lubię tego questa. Jest dosyć wymagający, a te pełzacze też mi zrobiły niezłą krzywdę. Więc w sumie dobre pytanie. Ale moglibyśmy zahaczyć do nowego obozu. Chyba by to było lepsze rozwiązanie, bo w sumie ogarnęlibyśmy tą sprawę u Kronosa chociażby, żeby móc sobie odebrać broń i w ogóle wejść do starego obozu. No, widzę, że ciemnica pełną parą jest. Nie wiem, czy Gornadrak chce jakąś informację, czy nie. Raczej nie. Tutaj jakieś łóżka chyba były. Są, bo bym tak nie chciała po ciemku latać. No nie widzę. Dobra, to zróbmy tak, że pobiegniemy do nowego obozu. I w nowym obozie sobie od razu damy w broń. Tam się też prześpię. No bo na razie jest ciemno bardzo. A tutaj nie wiem, czy jest jakieś łóżko. Niestety nie pamiętam, więc trochę będziemy musieli po ciemku pobiegać z tą pochodnią. Na szczęście w miarę blisko jest tutaj do nowego obozu. Więc powinno się nawet obyć... Kurde, no może nie bez leczenia, bo teraz się porespiły znowu przecież tutaj ci przeciwnicy. Więc trzeba by było trochę ostrożnie przebrnąć, a ja sobie mogłabym iść tędy. Teraz znowu spieprzyłam sobie sprawę. Mamy taką fajną drogę przecież tędy. A ja się tam wepchałam, gdzie te krwiopijce są. Powiem wam, że myślę, że ta seria bardzo szybko zleci. Mamy aktualnie odcinek 7.
Myślę, że będzie odcinków 15, 16, może 17, ale wątpię. Dobra, pójdziemy spać do naszej chaty i będziemy mogli dopełnić różnych formalności. Ten dalej tutaj widzę. Hej, słyszałem, że nieźle dałeś popalić pełzaczom z kopalni. Lee pewnie zgodzi się przyjąć cię do najemników. Powinieneś z nim pogadać. Uważaj na siebie. Co to już awans? Nie mam pojęcia. Ale czemu by nie spróbować z nim pogadać? Siema zbieracze, ja sobie skorzystam z łóżka. Chociaż przecież mogłam iść do własnej chaty, jaka ja jestem, nie wiem, nie pomyślałam. No może być. I tak do rana, nikt tutaj już nie siedzi. Dobra, gasimy pochodnie. I możemy pędzić do Korda. I do Kronosa. Zacznijmy od Korda, bo to będzie bardzo prosta rzecz. Taka formalność w sumie. Wydajemy po prostu 20 punktów i tyle. O, a później pójdziemy do Kronosa i może do Laresa. Może. Nie wiem. Znaczy się do Lee, nie do Laresa. Chociaż wydaje mi się, że za wcześnie, ale zobaczymy. Siemanko. Naucz mnie, jak sprawniej posługiwać się jednoręczną bronią. Dobrze, podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności, pamiętasz? Świetnie. Teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu dwóch ciosów wykonaj obrót. To powinno zmylić twojego przeciwnika i pozwolić ci wyjść na dobrą pozycję do następnego ataku. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony i znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza, więc najlepiej weź się od razu do roboty. Dobra, super. Czyli teraz to wygląda w ten sposób. Dobra, ładnie. No to lecimy. Lecimy do Kronosa, a potem pójdziemy do Laresa, a potem do Lee. Zobaczymy, czy coś ugramy fajnego, czy nie za bardzo. Kronosa widzę. Dzień dobry. No jak na złość, kurna. Jestem teraz jednym z ludzi Laresa. Masz jakąś wiadomość dla magów ognia, którą mógłbym dostarczyć do starego obozu? W rzeczy samej mam, ale bez specjalnego znaku kurierskiego ludzie Gomeza nie wpuszczą cię do zamku. Masz, oto list i znak, tylko się pośpiesz. Dobra, zrobione. Spróbujmy iść do Lee. Zobaczymy, czy coś się uda. Wiesz, dokąd leziesz? Nie, dokąd? To droga do siedziby naszego przywódcy, Lee. Co muszę zrobić, żebyś pozwolił mi zobaczyć się z Lee? Nic. Tu nie stary obóz, a Lee to nie Gomez. On nie musi chować się za plecami całej armii siepaczy. Sam potrafi o siebie zadbać. My jesteśmy tu tylko na wypadek, gdyby nas potrzebował. Dobra. Kurde, ale face to face. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Jesteś szefem najemników, tak? Zgadza się, chłopcze. Czym zajmuje się najemnik w służbie magów? To proste. Pilnuje rudy i broni magów. Od czasu do czasu magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. Chciałbym zostać najemnikiem w służbie magów. Myślisz, że jestem już gotów? Dam ci szansę. Co ty na to? Uważać na to,
Czy ja mogę po prostu zostać najemnikiem? Chcę zostać najemnikiem. Mądra decyzja. Nie pożałujesz. Powiedz mi, dlaczego? Dlaczego dołączyłeś do nas, a nie do bractwa albo do starego obozu? W tamtych obozach tylko traciłbym czas. Jedyna rzecz, która ma tutaj jakąś prawdziwą wartość, to pragnienie wolności. Witaj wśród nas, najemniku. Okej, dostałam na ramiennik. Mamy lepszą zbroję. Może być jak dla mnie. Co tam, Diego coś powie na ten temat? Gdzie jest Diego? Znaczy się Diego. Gdzie jest Gorn? A, Gorn siedzi po prostu niżej, no tak. No powiesz coś? Witaj! Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Lee dałby mi zdrowo popalić. Rozumiem. Do zobaczenia. Okej. Zerknijmy, co u Laresa jeszcze, tak z ciekawości. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, idąc do Lee, ale chyba tak. Chyba tak, bo mamy lepszą zbroję i potem już będziemy mogli bezpośrednio do Lee chodzić. Siema. Okej, u niego dalej mogę korzystać z usług. Chyba się nic nie spieprzyło, tylko jest git. Mamy gildię, najemnik. Tak jest. No dobrze, no to chyba, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Ja chyba do Mordraga nie mogę iść z informacją, ale sprawdzimy. W kolejnym odcinku będziemy zmierzać do, myślę, że do starego obozu. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Pójdziemy może do Gomeza. Stój! Znasz zasady. Tylko krety i szkodniki. A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Nie! Wchodź. To się już więcej nie powtórzy. No tak myślałam, no jakby najemnikiem jestem, ale mogę tutaj wchodzić. Przecież. To się nigdy nie skończy. Jeśli chodzi o tę sprawę z sektą, tak? Niczego się jeszcze. Więc bierz. Zbierz się do roboty. Na... A jeśli chciałka? Jeśli myślisz, że. Dobra. Czyli na razie jeszcze nic tutaj nie ugramy. Musimy ogarnąć sprawę tego, żeby dostarczyć do Kaloma jajka. Pełzaczy. Także moi drodzy, to będzie rzecz na kolejny odcinek. Zakończymy myślę, że w tym miejscu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. W kolejnym ogarniemy sprawę, żeby dostarczyć Kalomowi jaja. Zobaczymy, czy ma jeszcze coś dla nas i myślę, że przejdziemy w rozdział trzeci, ale nie obiecuję, więc jak widzicie, rozdział drugi, dwa odcinki. Dobra, no wiadomo jak to bywa, ale jeszcze zahaczymy o stary obóz, bo być może zdobędziemy jeszcze lepszą broń, ale to się okaże. Dzięki, cześć, zapraszam Was też na Discorda, no i tyle ode mnie. Dzięki Wam jeszcze raz i do kolejnych filmów. Cześć.